to dotyczy to stanu napięcia jako proces twórczy, że w większości tych prac przez całe 20, ponad 20, prawie 30 lat, każdemu cyklowi towarzyszy stan napięcia. Stan napięcia związany z rodziną, związany z emocjami, ale z takiego podwyższonego stanu, jakim jest proces twórczy. Dlatego to jest jakby wiążące, ten stan napięcia dotyczy i czasów, w których żyjemy, ale też i po prostu głównie procesowi twórczemu, w którym jest bardzo istotny dla mnie. Faktycznie ta materia cały czas mi towarzyszy od samego początku. To jest odkrycie, nie tyle co odkrycie, jakby znalezienie dla mnie odpowiedniego materiału. To jest przez wiele lat wosk, czysty wosk, tylko z pigmentem czarno-białym. Uzyskanie materii, ale przez to też uzyskiwanie takiego stanu, powiem troszkę takiego metafizycznego, bo ten obraz czy ta rzeźba musi mieć tą, jakby te podwójne dno. Także rodzaj materiału jest dla mnie bardzo istotny, natomiast za każdym razem jest to poszukiwanie. No ostatnio to jest jakby też szukanie materii przez stempel numeryczny, czy po prostu za pomocą kwiatków róż, prawda? Czy sztucznych, czy prawdziwych. Jakby ta materia jest... No jest czymś bardzo istotnym dla mnie. Po prostu uzyskanie tego obrazu czy tej formy, po prostu żeby za pomocą tej materii ona weszła w taki troszkę metafizyczny obraz. Jest to po prostu gdzieś związane z człowiekiem, ze mną, ale z takim zwyczajnym życiem. No, ja też sobie zdałem sprawę przy każdej wystawie, ale szczególnie tutaj, że te obrazy, obiekty mają swoją też jakby ulotność. Degradacja ich następuje, tak jak życie ludzkie, gdzieś takie przemijanie jest. One za każdym razem, ja je muszę odnawiać, reperować. Zobaczymy, jak długo jeszcze jakby przetrwają, ale tak związane to jest po prostu z takim uniwersalnym bytem, ale przez jakby moje spersonalizowanie tego.
Ja kończyłem Wydział Grafiki, na którym pracuję, prowadząc pracownię malarską. Natomiast tak, faktycznie dyplom zrobiłem z grafiki warsztatowej. Natomiast później już nigdy nie zrobiłem żadnej grafiki. Chociaż ostatnio można powiedzieć, że te prace numeryczne to też jest forma jakiejś grafiki, ale to po 30 latach może wróciłem. Dlaczego? To nie było z założenia, że mi to się przestało podobać, znaczy przestało mi się podobać jakby ten cały proces. Natomiast ja wielokrotnie, a szczególnie po studiach, zaprzeczałem samemu sobie. Zaprzeczyłem, od razu odciąłem kupon, jak skończyłem akademię. Robiłem wtedy aneks u profesora Tchórzewskiego. Odciąłem kupon po prostu, szukałem swojej drogi. I to było tak kilkukrotnie, żeby po prostu znaleźć swój język. Szczególnie, że wychodzę cały czas z założenia i mówię to studentom też, że każde pokolenie ma prawo i obowiązek znalezienia swojego języka artystycznego, adekwatnego do siebie i do swoich czasów. Także tutaj jestem przeciwny temu, żeby czy studenci, czy po studiach, żeby ciągnąć jakiś czyjś sztandar. Trzeba po prostu samemu szukać, samemu znaleźć swój język, a jest to po prostu, wynika to tylko i wyłącznie z zaryzykowania, z podejmowania prób. Tą grafiką warsztatową chyba przeszkadzał mi sam proces, znaczy proces ten techniczny, kiedy to trzeba było powielać i tak dalej. W sumie też zastanawiam się, no i po co powielać ciągle te odbitki, jeżeli to tak i tak leży gdzieś w szafie czy w magazynie. Także wybrałem swoją indywidualną drogę.